Cześć, witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią ulubieńców roku 2019. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się makijażowi, czyli kolorówce. I tutaj już mam wszystko przygotowane. To są wszystkie kosmetyki, jakie chcę Wam dzisiaj pokazać. Więc ja sobie tutaj to wszystko rozłożę. A Wy w tym czasie zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I co? Zapraszam do oglądania. No to zaczynamy i jeśli chodzi o bazę do makijażu, to tutaj mam Wam kilka rzeczy do pokazania. Pierwsza z nich jest to baza Ingrid, zielona. Tak ona wygląda. Czy to łapie ostrość? O, widać, jak widzicie, ja ją już całą zużyłam. Praktycznie. I to jest moja ulubiona baza, używałam ją praktycznie cały rok i ona fajnie nam wyrównuje koloryt, jak również matuje, czyli przedłuża trochę trwałość makijażu. Więc to mogę Wam też polecić, nie jest też aż taka droga, około 20 zł kosztuje taka baza. Więc to była matująca i kolor... korygujące zaczerwienienia. Natomiast jeśli potrzebuję nawilżenia, to używam bazy z Bielendy. I tak ona się prezentuje. Jest to baza oczywiście nawilżająca. Również ma trochę wyrównywać koloryt. I ją używałam w drugiej połowie roku. Natomiast mogę Wam ją serdecznie polecić, bo naprawdę mi się sprawdziła i chętnie do niej jeszcze wrócę. Tutaj mi została taka totalna resztunia, tak tyci, więc no tutaj na pewno to zużyję i kupię kolejne opakowanie. Później pod makijaż, jeśli chodzi o zaczerwienienia, używam jeszcze kremu doktora Yarta, jest to Cicapir. Krem również na zaczerwienienia zielone, pokażę Wam może jak on wygląda. O, tak. Ten krem też nie działa tylko chwilowo, on działa dłużej, czyli przy dłuższym stosowaniu on nam koryguje te zaczerwienienia, działa leczniczo na naszą skórę i to zdecydowanie używałam cały rok, to jest już moje drugie opakowanie, wcześniej miałam miniaturkę na próbę, a teraz mam to duże opakowanie i tak jak widzicie, no jest takie zużycie. Jeszcze tak jedna trzecia, jedna czwarta mi została, a mam go od maja, kwietnia, maja chyba tamtego roku. Więc no, jest bardzo wydajny. Cena jest dość wysoka, bo ponad 100 zł, 160 chyba trzeba dać, ale jest naprawdę wart tej ceny. Później coś, co można używać jako... samo, po prostu jeśli nie chcemy ciężkiego makijażu, albo również jako bazę pod makijaż, to jest krem CC z Flormalu, również zielony. I ja go najczęściej używałam właśnie pod makijaż, żeby również skorygować zaczerwienienia. On też lekko nawilża, ale tutaj mamy też przede wszystkim SPF 20, więc bardzo często go używałam na wakacjach. Ja nie chciałam się malować, to po prostu tylko nim się smarowałam. Wiadomo, oczy zrobiłam, brwi i to wszystko, to był mój cały makijaż, więc to na pewno też jeszcze kupię, bo też mi się już kończy. I to po prostu zawsze muszę mieć w swojej toaletce, kosmetyczce, więc tu chcę kupić kolejne opakowanie. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to używam tą z Glam Shopu. Moim zdaniem jest to najlepsza gąbeczka, jaka może być. Ona jest taka bardzo mięciutka, sprężysta i ma widoczne też pory. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale są tutaj widoczne pory na tej gąbeczce. Bardzo dobrze wchodzi, stapia podkład ze skórą. To jest zdecydowanie moje ulubione. Glam Shop, polska firma, więc... no jest sztos tutaj, no nic innego na pewno nie będę używać. Jeśli chodzi o podkłady, to w sumie nie odkryłam nic fajnego w tym roku, znaczy w tamtym roku, w 2019. Jedyne co używam regularnie to Revlon Color Stage i do niego wracam. Mam go też w kilku odcieniach, akurat zimą używam koloru 110 Ivory, później latem raczej 150 Buff.
Jeśli chcę natomiast mocniejszego krycia, dokładam sobie podkład z Oriflame Extreme i on już ma takie naprawdę mocne krycie. Dokładnie nazywa się ten podkład Everlasting Extreme Foundation i tutaj jest on antyścieralny, więc utrzymuje nam się cały dzień, natomiast nie lubi się ze wszystkimi pudrami. Z niektórymi się waży, przez to trzeba uważać po prostu, z czym to się używa, ale jest naprawdę bardzo fajny, polecam. Natomiast jeśli chodzi o korektor, to mam jeden ulubiony i jest to korektor z Sephory. Tak on się prezentuje i ja mam go w kolorze 13 Porcelain Rose. I naprawdę jest bardzo fajny korektor, zawsze używam go pod oczy, nie ciastkuje się, ładnie się blenduje, więc to jest godne polecenia. Jeśli chodzi o pudry, tutaj za bardzo nie wiedziałam, co Wam pokazać. Mam jeden puder, który używam bardzo długo. I jest to puder z Ecocery, puder ryżowy. Dobrze matuje, utrzymuje makijaż cały dzień, jednakże robi taką białą poświatę na twarzy, więc czy to jest takie aż wspaniałe, to nie wiem, jednakże na pewno trzyma nam makijaż i może w mniejszej ilości nałożonych, to nie będzie robił takiej białej maski. Puder pod oczy, jaki używam, to jest Rimmel Match Perfection i on działa podobnie jak La Mer i mam go w kolorze 001 Transparent. Tak, i tutaj też mam taką resztkę, ale już mam kupione drugie opakowanie, całe, pełne, więc no to jest mój ulubiony puder pod oczy. Fajnie rozmywa nam tą okolicę, idealnie wygładza. No to jest fajny zamiennik właśnie drogich pudrów. Ok, jeśli chodzi o coś do wykonturowania, to polubiłam bardzo My Secret paletkę taką do konturowania. No jak widzicie, zużycie jest ogromne. Ona już się praktycznie skończyła i ona jest zawsze podzielona na dwie części. Czyli tu mamy bronzer, a tu mamy taki biały puder pod oczy. Zastanawiam się, czy nie kupić właśnie drugiej, bo fajnie mi się to sprawdziło. No jak widzicie, zużyłam całe opakowanie. Fakt, ten jasny mi się szybciej zużył niż bronzer. Ale to również polecam, jest dość taniutkie, więc też fajnie nam tutaj się sprawdzi. I już sam bronzer to jest Sensi Q, puder brązujący i ja mam go w kolorze 107 Natural Tan. I on jest taki bardzo jasny, już się posypało mi tu trochę. I on jest taki jaśniutki, więc tak naprawdę na zimę jest idealny. Tamten, co pokazywałam przed chwilą, bardziej latem. Ten jest na zimę bardzo tutaj ładnie dopasowany, bo to jest tak naprawdę taki ciemniejszy trochę puder. I zimą, jak nie jestem opalona, to ładnie on tylko podkreśla. Naprawdę fajnie się sprawdza. Jeśli natomiast chodzi o rozświetlacze, to mam tutaj paletkę z Vibo. I również, jak możecie zauważyć, zużycie jest ogromne. Moje ulubione rozświetlacze, no to te dwa, widać to zresztą. Tych mniej używam, tego jaśniejszego tak troszeczkę tylko. No tego w ogóle nie używałam. Jedynie może na powiekę one by się nadawały, te ciemniejsze, ale te jasne, no to są moje ulubione. To te dwa to jest sztos, nie? Ale szukam dalej, czekam też na współpracę Mr. Dancelity z Glam Shopem, więc na pewno tamtą paletkę kupię. Jeśli chodzi o brwi, to oczywiście pomada z Elfa. Ona też tak szybko nam nie wysycha i ja mam ją w kolorze Medium Brown. I to jest fajny produkt. Wcześniej używałam z Vibo, ale ona bardzo szybko wysychała, więc tak nie polecam.
Ta jest bardzo fajna. Okej. Okay. Jeśli chodzi o żel do brwi, no to Oriflame. Jedyny tusz, jaki kocham, zawsze do niego wracam, mam nawet zapas w szufladzie, szczoteczkę ma o taką i to jest tusz do brwi w kolorze. Nie lubię za bardzo transparentnych, wolę te z kolorem i ja mam kolor Deep Brown. I on no nie jest niby brąz, ale taki ok, rozumiałam, ten jaśniejszy to był w ogóle rudy, nie, oddałam go koleżance. Później, jeśli chodzi o oczy, to odżywka do rzęs z Eveline. Tą odżywkę używam od lat, w sumie wcześniej miałam też w tą białym opakowaniu, teraz przerzuciłam się na tą. Jest to odżywka 5 w 1. Naprawdę fajna, godna polecenia, rzęsy po niej naprawdę dużo lepiej wyglądają, nie wypadają tak bardzo, miałam ten problem właśnie, że bardzo mi wypadają rzęsy, ale po tym jest dużo lepiej. Tak samo tuż mój ukochany z Maybelline Last Sensation. To też już moje któreś opakowanie. Naprawdę ten tusz kocham, ubóstwiam i no zawsze będę do niego wracać. Jeśli chodzi o bazę pod cienie, no to Douglas. Też uwielbiam tą bazę, bardzo ładnie się po niej cienie blendują. Też tak jak bodajże ten film już jest na kanale, jeśli chodzi o test kosmetykami z kalendarza adwentowego, kijaszkami kosmetykami. Na tamtej bazie te cienie się w ogóle nie blendowały. To ładnie nie wyglądało, natomiast na tej to można pracować, bo jest dużo lepiej. Jeśli chodzi o paletę cieni, no to Make Up Revolution czekoladka. Tą paletę zdecydowanie używałam najczęściej w ciągu roku, aczkolwiek chcę kupić jeszcze sobie turbo pigmenty od Hani z Glam Shopu. Zobaczcie, tak wygląda ta paleta. Jest trochę brudna, bo była używana, ale też widać po cieniach, które były często używane, to tak naprawdę te róże i jasne jakieś odcienie, jak również w sumie brązy też używałam. Jeśli natomiast chodzi o produkty do ust, to oczywiście NYX i ja mam go w kolorze 529. Tak wygląda. Taki odcień. To możecie u mnie najczęściej spotkać na ustach w połączeniu to z Max Factorem. To jest błyszczyk, kolor 005. Pokażę Wam takie opakowanie. Nie patrzcie, że tutaj jest tester, ponieważ ja to otrzymałam w prezencie z kosmetyku z Ameryki i no po prostu dają takie testery, ale naprawdę kocham ten błyszczyk i już patrzyłam, żeby go kupić sobie w innym odcieniu i z tą pomadką połączenie, no to jest po prostu sztos na ustach, nie? No, kocham to połączenie, używam tego non-stop, żadnej innej pomadki nie używam, tylko tego, to kombo jest po prostu cudowne. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie pozostawić po sobie jakiś ślad i do następnego. Do zobaczenia. Pa!